poświęcimy po dogrywce. Otóż to Urbanowicz strzelił gola również w dogrywce. Pod koniec tercji trzeciej wyrównał Pedro Sinagle, a Urbanowicz właśnie w gol! Ja tutaj zająłem się Maciejem Urbanowiczem, a tymczasem historia nam się powtarza. Sebastian Kowalówka. Gol! Jest wyrównanie! Błąd Michała Fikrta i Krakowia wyrównuje po ledwie 20 kilku sekundach od momentu, gdy straciła bramkę. Bardzo szybko nam się to wszystko potoczyło dzisiaj. Jak na razie oczywiście. Martin Kasperlik dobrze tutaj przeszkadza teraz. Piotr Nowajowski, okazja przed pasami. Kapica, Kapica indywidualnie wciąż przy krążku. Damian Kapica. Cały czas Krakowia przed szansą, dopiero teraz Oświęcimianie, nie wystrzelili krążka, zatrzymane doskonale przez Nowajowskiego. Gol! Krążek w bramce! Mamy w końcu to trafienie numer 2 dla Komar Krakowi. Mateusz Rąbkowski daje prowadzenie na 2 minuty niecałe przed zakończeniem tercji pierwszej. Będzie szansa i gol! Jest szansa i gol dla Oświęcimskiej Unii. No i Oświęcimianie znowu na prowadzeniu. A strzelcem tego gola Wojciech Wojtarowicz. No i znowu jest sensacyjnie w Krakowie. Czyli tam trwa przerwa pomiędzy drugą a trzecią tercją. No i Tatryski Podhale. Gol! Gol wepchnęli krążek do bramki Unii Oświęcim. Krakowianie, jest remis. 5 sekund gry w przewadze. Potrzebowały pasy na to, aby doprowadzić do wyrównania. MacPherson. Dobrze, teraz tak piłkarsko przepchnął ten krążek. Zagranie gumy przed bramkę. Nie, cały czas Krakowianie. Teraz krążek w bramce. Jest 4-3 dla Komar Krakowi. No, doczekali się kolejnego prowadzenia w tym meczu hokeiści i kibice pasów. Doskonała akcja Krakowi i mamy trafienie numer 4. Kręcą kółka Krakowianie pod bramką. Oni Oświęcim oczywiście. I to się opłaciło, bo mamy 5. gola. Tomasz Sikora strzelcem trafienia na 5-3. No i Krakowia coraz bliższa awansu do półfinału. Zatrzymany Dariusz Wanat przez Krakowian. Damian Kapica. Kapica do tyłu. Gol! Piękna akcja. Kapica, Dziubiński. Jest już 6-3 dla Komar Krakowi. Wojciech Wojtarowicz, gol! Jest gdzieś ta guma. Przeleciała między parkanami Rafała Radziszewskiego. Zgrywał z boku Peter Tabaczek i lukę między parkanami Rafała Radziszewskiego znalazł Wojciech Wojtarowicz.